Także mówię, jeździmy sobie tutaj blisko nas, dlatego że zapchany mam gaźnik. Boję się, żeby nie było tak, że gdzieś pojedziemy dalej i będzie trzeba holować tego kłada, nie? Bo to wiadomo. Różnie bywa. Dawaj, dawaj! Co jest? Jak dodaję gazu, to on tak... Co? Przerywa? Nie przerywa, tylko tak... No to dodaj gazu. Korzeń jest! No Dawid, pchnij go do tyłu i do przodu, no. No co? Dobrze jest. Ja nic nie słyszę. Dawaj pierwszy. Jej. Kurde, najgorsze to te korzenie tu są. Skurzające trochę. Terenowo nie wjechał. Musisz wypchnąć. Co jest?
Dawaj gaz. Dobra, Dawid. Nie każ go pocucha, sis. Coś tam naprawdę ci brzęczy. Dobra, łańcuch pewnie luźny masz. Dobra, jedziemy. No tam. Dawidowi coś brzęczy, już nie wiem, o co tam chodzi. Co? Z tej dziury coś, myślę. Z tej dziury? Nie. No co tu może brzęczyć? Tutaj to raczej nic. Albo łańcuch po prostu trzy o to. Daj gazu. Stój. Daj teraz. Nie, tak świrujemy. Dawaj jeszcze raz dookoła lasu pojedziemy. Nie, pod górki nie. Wiemy, co Dawidowi zahaczało od łańcucha, dolne wymocowanie, widzicie? Ta osłonka cała wgięła się, bo gdzieś przywalił.
przez to, że nie mam paliwa. Ej, co, dobrze? Dobrze teraz? Widzisz, jaki mechanik ze mnie? Także mówię, jakbyście chcieli tego live'a, żebyśmy coś wrzucili, to piszcie, żebyście chcieli takie coś, a my to ogarniemy, bo już wszystko mamy przygotowane prawie. Także, o, widzę tutaj, ktoś chce pojeździć. Także ten, byśmy sobie takie coś zrobili, nie? Jaja będą, dobrze. Ej, rzuciłeś czymś we mnie, nie? Rzuciłeś coś we mnie? Rzuciłeś czymś? Chyba kaszta mi na łeb. Turbulencja. Dobra, zobaczymy, co tam się dzieje nad wodą. Baku pusto, Dawidowi zatankowałem, a tu siebie myślałem, że mam więcej paliwa. A tu lipa.
Wiecie, chyba wyeliminowałem następne coś, co mnie tu wkurzało, bo cały czas mi coś rzękotało, a się okazało, że ta atrapa była niedobrze przypięta. Prawdopodobnie to było. Ty, Dawid, poczekaj, bo ja tu paliwa nie mam prawie. Jeszcze troszkę. Co, okej jest? Teraz ty prowadź. Powiem wam, że Dawid na 110 dobrze jeździ, ale też jak mu damy coś większego, to się nie pierdzieli, a strach mu dawać. Zaraz mi paliwa zabraknie. Co jest? Tam dołem? Nie! Nie mam tyle paliwa, nie chcę go tak wylać. Ja już mam paliwo tylko na spokojną jazdę do domu. Także widzicie, tu wcale nie są te górki takie małe, jak się niektórzy pytają, czy ten kład przejedzie przez to, kurde, przejedzie. Nie dygaj. Brakuje mu tego właśnie, tej trochę mocy, żeby on trochę, może mocy to nie, żeby szybszy był, nie? Te 8 dyszek jakby poszedł, to już by było luz. Dawid, dawaj tam i z powrotem, tak jak jechaliśmy, bo ja już paliwa nie mam. Że nie ma co świrować, bo jak go mogę przeten, jakby mu się paliwo skończyło, czy usterkę, to go mogę scholować, ale on mnie nie da rady chyba tym pajzrem. Że jak nie wiem, czy zauważyliście, ja się nie rozpędzam pod te górki, tylko z miejsca jadę, nie? Też inaczej troszkę. Co? Kurde, no nie wiem. No. A Dawid tu tknie na pan. Nie no, zobacz, przejedzie. I tu jest taki piasek sypki jak mąka, że się koła zapadają.
Także ogólnie to luz. Dawid, jak wyjedziemy stąd, to w prawo i tam naokoło do domu już, bo ja już nie mam wachy. No jedź! Dawid próbuje. Poszedł w ciemną otchłań, kurde. Jak go tam zaraz dzik jakiś ogarnie, to będzie miał. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawid, ja nie mam paliwa, żeby tam brzęczeć. Ej, a coś ty tam najeżdżał? Coś tam na jakieś szkło najechałeś chyba, co? A nie, jak ja tu słyszałem, że się zbił. Idź ty, oszuść. Dobra, jak wracamy? Prawo czy lewo, bo to już nie ma ten. Nie mam jak jeździć, Dawid. Wracamy do domu.